Nowe zasady szczepień w Polsce. Rząd ujawnił szczegóły szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce. Michał Dworczyk, wydłużamy czas pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki. Chcemy wydłużyć czas pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta, zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Aktualne wyniki badań wskazują, że tego typu zmiany można wprowadzić bez żadnego uszczerbku dla skuteczności szczepień, dodał. Dotyczy to zarówno szczepionki Pfizera, jak i AstraZeneca. Szef KPRM poinformował, że w porozumieniu z Radą Medyczną w oparciu o aktualny stan wiedzy, zdecydowano o zmianach terminów, w jakich powinny być podawane szczepionki. Od przyszłego tygodnia drugie szczepienie preparatem AstraZeneca będzie po 12 tygodniach, zaś firmy Pfizer po 42 dniach. Przekazał też, że osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem, będą szczepione po 6 miesiącach od zakażenia i będzie im podana tylko jedna dawka preparatu. Rekomendujemy szczepienie jednodawkowe, powiedział szef KPRM. Jak przypomniał, wykonano już ponad 3,6 milionów szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 2,3 milionów osób. Deklarowaliśmy, że do końca pierwszego kwartału zaszczepimy minimum 3 milionów osób, ten cel na pewno będzie zrealizowany, dodał Dworczyk. Liczymy, że na koniec jeden kwartału uda się zaczepić 3,5 milionów osób, powiedział Michał Dworczyk. To więcej o 500 000 od początkowych zapowiedzi. Poinformowano także, że do niedzieli planowane jest zakończenie szczepień ponad 90% nauczycieli. W poniedziałek z kolei ruszą uzupełniające szczepienia osób z grupy 0, które mają zakończyć się 21 marca. Będą to szczepienia preparatem AstraZeneca. 10 marca ruszy z kolei rejestracja, a 15 marca szczepienia osób z grupy 1B, czyli przewlekle chorych. 22 marca rozpoczną się szczepienia pacjentów w wieku 69 lat. W kolejnych dniach kolejne roczniki. Do 7 marca zaszczepionych zostanie ponad 90% nauczycieli, szkół podstawowych, średnich i wykładowców. Do 14 marca zakończymy szczepienia wszystkich nauczycieli, powiedział Dworczyk. 8 marca rozpoczną się szczepienia tych osób z grupy 0, które jeszcze nie otrzymały szczepionki. Chcielibyśmy, aby zostały one zaszczepione do 21 marca, mówił Dworczyk. 29 marca, jak kontynuował, rozpoczną się szczepienia grupy 1C. W pierwszej kolejności będą to osoby, które przez swoją pracę stykają się na co dzień z osobami chorymi lub mogą mieć z nimi potencjalny kontakt. Tygodniowo będziemy na tę grupę przeznaczać 32 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca, czyli jest to mniej więcej 2 tysięcy szczepionek na jedno województwo, podał szef KPRM. Szczepionka nie dotarła, przypomnijmy, że czwartkowa dostawa 62 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca została odwołana przez producenta. Poinformował o tym prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dawki te miały być rozdystrybuowane na potrzeby szczepień grupy 0.